Witajcie w ostatnim filmie naszego maratonu na pożegnanie sezonu 2017-18. Ten film będzie nieco krótszy od pozostałych materiałów, które znalazły się w maratonie i będzie w bardziej nieoficjalnym stylu. Na początku chciałbym bardzo Wam podziękować za wspólnie spędzoną zimę, która wyjątkowo obfitowała w sukcesy. To, co działo się na tym kanale od listopada zeszłego roku, znacząco przekroczyło moje oczekiwania. Podam Wam kilka statystyk, które pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały, które na przestrzeni ostatnich miesięcy dla Was tworzyłem. Na początek wyświetlenia. Sezon filmowy na moim kanale zaczął się dokładnie we wtorek 14 listopada. Od tamtej pory moje filmy zebrały nieco ponad milion wyświetleń, przy czym łącznie od powstania kanału wyświetleń tych zebrało się już prawie 1 600 000, co jest dla mnie naprawdę ogromną liczbą i jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że tak chętnie oglądacie te filmy. Oficjalnie w tej chwili na moim kanale jest jednak niecałe 100 000 wyświetleń, ze względu na to, że zdecydowaną większość filmów musiałem niestety usunąć z wiadomych powodów. Są to jednak tylko statystyki i nie ma dla mnie większego znaczenia, jaka liczba oficjalnie stoi przy moim kanale. Ważne jest dla mnie to, że w rzeczywistości naprawdę duża grupa fanów skoków narciarskich odwiedzała mój kanał w trakcie sezonu i z chęcią oglądała moje filmy. Od 14 listopada przybyło również ponad 5,5 tysiąca nowych subskrybentów, co stanowi około 80% wszystkich widzów na moim kanale. Widzowie, którzy przybyli na ten kanał w zeszłym sezonie, stanowią więc jego zdecydowaną większość. Od rozpoczęcia sezonu 2017-18 na kanale przybyło prawie 30 tysięcy łapek w górę, przy zaledwie niecałym 1000 łapek w dół, z czego większość stanowiły te przy filmie 20 najlepszych skoczków w historii ze stycznia tego roku. Pod moimi filmami napisaliście w tym czasie prawie 3,5 tysiąca komentarzy. Udostępniliście na różnych portalach społecznościowych ponad 600 moich materiałów, a łączny czas oglądania moich filmów w trakcie sezonu wyniósł niemal dokładnie 7 lat, co jest dla mnie wręcz kolosalną liczbą. Szczytowy moment oglądalności kanału przypadł na drugi dzień stycznia, kiedy to moje filmy zostały wyświetlone prawie 24 tysiące razy, a łączny czas ich oglądania tylko w tym jednym dniu wyniósł w sumie ponad 1083 godziny, czyli w przybliżeniu 45 dni. Wszystkie te statystyki są dla mnie potwierdzeniem, że to, co robię, naprawdę ma sens i motywują mnie do tego, aby robić coraz ciekawsze i ambitniejsze filmy. W związku z tym chciałbym zapowiedzieć krótko, co będzie się działo na tym kanale w okresie pozasezonowym oraz już podczas przyszłej zimy. W okresie letnim na kanale będzie pojawiał się regularnie jeden film tygodniowo. W każdy piątek o godzinie 16 będę publikował film z lubianej przez Was serii Ski Jumping Q&A. Ponadto raz na jakiś czas będzie się pojawiał materiał z serii Ski Jumping News, jednak tak jak mówiłem w poprzednich materiałach, seria ta będzie nieregularna. Mam również dobrą wiadomość dla fanów serii Zwiedzamy Skocznie, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem wakacji planuję wyjazd na kolejny obiekt, z którego przygotuję dla Was materiały. Na razie jednak nie będę zdradzał, jaką skocznię obrałem sobie za cel i czy będzie to tylko jedna, czy może więcej skoczni. Tuż przed moim wyjazdem podam nieco więcej informacji. Taki właśnie jest plan aż do listopada tego roku. W listopadzie natomiast rozpoczniemy trzeci na moim kanale sezon filmowy, który według moich wstępnych założeń ma być rozszerzony w stosunku do poprzednich o jeden film tygodniowo. W ubiegłym oraz w jeszcze wcześniejszym sezonie na moim kanale pojawiały się w każdym tygodniu dwa filmy, w każdy wtorek i piątek. Tym razem plan jest taki, aby każdego tygodnia pojawiały się aż trzy filmy, w każdy poniedziałek, środę i piątek, standardowo o 16. Poniedziałki byłyby zarezerwowane na filmy tematyczne lub różnego rodzaju odcinki specjalne, np. z okazji Mistrzostw Świata lub Turnieju Czterech Skoczni. Tego dnia mogłyby się również pojawiać filmy z serii Ski Jumping News. W każdą środę publikowałbym natomiast nowe odcinki z serii 10 ciekawostek o skokach narciarskich, a piątki byłyby zarezerwowane dla serii Ski Jumping Q&A. Jest to oczywiście wstępny plan, który może ulec jeszcze drobnym zmianom. Piszcie w komentarzach, czy odpowiada Wam taka kolejność publikowania filmów. Być może wolelibyście, aby ich układ wyglądał nieco inaczej, dlatego jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na zmiany tego planu, to piszcie o tym śmiało. Z mojej strony to by było na tyle. Cieszę się, że mimo problemów, które przeżywał ten kanał pod koniec sezonu, mogliśmy jednak zorganizować ten maraton i pożegnać zeszły sezon w taki sposób, na jaki zasługiwał. Dla mnie dopiero dzisiaj oficjalnie zakończył się ten sezon filmowy, ponieważ od listopada aż do dziś poświęcałem naprawdę dużo czasu, aby wszystkie filmy były gotowe na czas i żeby były jak najlepsze.
Z jednej strony szkoda, że sezon zarówno skoczków, jak i filmowy jest już za nami. Z drugiej jednak cieszę się, że przede mną oraz przed Wami będzie teraz trochę odpoczynku od skoków narciarskich. Przerwa ta z pewnością dobrze wpłynie zarówno na mnie, ponieważ będę mógł nabrać sił do tworzenia nowych, lepszych materiałów, jak i na Was, ponieważ gdy przerwa ta dobiegnie do końca, to domyślam się, że będziecie bardzo głodni skoków i z chęcią będziecie oglądać nowe filmy na tym kanale. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.